Już od 26 lat Towarzystwo Ewangelickie imienia księdza Franciszka Michejdy organizuje koncert Dzieci śpiewają kolędy. W momencie, kiedy powstało Liceum Towarzystwa Ewangelickiego w 93 roku, a w tym roku obchodziliśmy swoje 25-lecie, rozpoczęliśmy właśnie w pierwszym roku, w grudniu 27, ten właśnie koncert. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiły chóry dziecięce i młodzieżowe. W piątek, 28 grudnia, zaprezentował się chór z Dzięgielowa, Zamarsk, Brennej Górek, Wisły Centrum, Skoczowa, chóry z Cieszyna oraz z Lotę i Gietę. Dzieci zaśpiewały te znane, jak i mniej znane kolędy oraz pastorałki. Co nam rozjedę? Ten repertuar, czy może ten koncert, formuła się zmienia, czy to jest co roku to samo? Koncert w prawie niezmienionej formule jest od samego początku, czyli przedłużamy święta i w tej atmosferze świątecznej chcemy jeszcze spotkać się z gośćmi Teatru Cieszyńskiego. Nie ma potrzeby zmiany, ponieważ zmieniają się uczestnicy. Przez te 25 lat pierwsi chórkowicze stali się już rodzicami, pierwsi chórkowicze stali się czasami dyrygentami, więc zawsze jest zapotrzebowanie na występy dzieci. Zawsze znajdzie się babcia, dziadek, rodzic, który bardzo chętnie zobaczy swoje dziecko, a teatr imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie jest atrakcyjny dla występujących, więc chórki chętnie tutaj do nas przyjeżdżają. W wydarzeniu towarzyszy Loteria Fantowa. Koncert jest organizowany po to, żeby promować szkoły, żeby promować edukację protestancką, ale również po to, żeby zasilić placówki edukacyjne, czyli żeby zdobyć fundusze na pomoce edukacyjne dla szkół. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.